złożyło, że wszystkie te materiały, jak Państwo wiedzą, pochodzą z jednych zbiorów, z kolekcji, którą gromadzę od ćwierć wieku. I to jest też taki etap, to jest taka też historia dojrzewania do opowieści o I wojnie światowej, ponieważ w rodzinie przekaz był jeden jedyny, legiony, ułani, Piłsudski. Dziadek był w pierwszym pułku legionów i im głębiej zacząłem gdzieś tam wchodzić w tych pasjach kolekcjonerskich w rozmaite historie, tym bardziej się okazywało, że to nie tylko legiony, nie tylko Polacy, nie tylko Piłsudski. W rezultacie mamy wystawę, która pokazuje I wojnę światową przede wszystkim nie z polskiej perspektywy, a z perspektywy niemieckiej, z perspektywy austro-węgierskiej. Pokazuje jeden z czterech frontów I wojny światowej, bo w największym uproszczeniu mieliśmy front zachodni, wschodni, włoski i bałkański. Front wschodni, który na tle frontu zachodniego wygląda blado, bo nie jeżdżą tutaj spektakularne czołgi, nie latają w takiej masie sterowce, nie ma takiej liczby samolotów, nie ma tych rzezi jak pod Ypres, gdzieś pod Somną, pod Verdun. Cała narracja o I wojnie światowej w Europie to jest właściwie narracja zbudowana wokół jednego frontu, frontu zachodniego. Przede wszystkim dlatego, że tam trwają najdramatyczniejsze, najbardziej krwawe, jeśli chodzi o skutki walki. Po drugie, dlatego, że to wszystko dzieje się w terenie zurbanizowanym. Po trzecie, bo tam jest zaangażowana najpełniej technika. Po czwarte, bo tam walczą najbardziej uprzemysłowione państwa biorące udział w tej wojnie. Czyli z jednej strony Niemcy, a z drugiej strony Francuzi, Anglicy, Amerykanie i wszyscy możliwi sprzymierzeni. Front wschodni, który rozciąga się po jakichś bezkresnych, najczęściej niezurbanizowanych terenach na wschodzie, pozostaje w cieniu wydarzeń frontu wschodniego, także dlatego, że dostęp jest tutaj trudniejszy, że to się dzieje na ogromnych, pustych przestrzeniach ciągnących się gdzieś od Bałtyku po właśnie te przysłowiowe Karpaty, gdzie nie ma aż tylu fotografów, gdzie nie ma aż tylu reporterów wojennych, gdzie nie ma aż tylu filmowców. I wobec tego ten przekaz ikonograficzny z I wojny światowej to jest przede wszystkim przekaz frontu zachodniego. A ten front wschodni z naszego punktu widzenia i polskiego, i środkowoeuropejskiego jest o tyle ważny, że to jest front, który przede wszystkim nas dotyczy. Bo to jest front, na którym przede wszystkim walczą nie tylko Polacy, ale wszystkie nacje Europy Środkowo-Wschodniej. No ale do tego, muszę przyznać, dojrzewałem latami i takim odkryciem dla mnie szczególnym były częste wyjazdy do Strasburga w latach 90., gdzie przewodniczyłem Komitetowi do Spraw Migracji Rady Europy i w pięknym zaułku Strasburga znalazłem antykwariat, wszedłem i tak trochę nieśmiało pytam pana, widzę, że szufladki, w tych szufladkach pocztówki. Czy ma pan jakieś pocztówki z Europy Środkowo-Wschodniej? Tak ogólnie, bo nawet trochę się bałem zapytać, czy ma coś z Polski. On tak na mnie popatrzył, mówi, a dokładniej to skąd? No to zacząłem mu wymieniać, że może coś z Polski, może coś z Litwy, może Białorusi, może Ukrainy. I on zaczął mi wyciągać jedną szufladkę, lekko licząc 1000 kartek, następną szufladkę, lekko licząc następne 1000, potem kolejną. I nagle się okazuje, że w tym Strasburgu setki widoków Wilna, Lidy, Nowogródka, miast z Wołynia, miast gdzieś z Łotwy. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi, a potem dopiero się oczywiście w miarę upływu czasu orientuję, że Niemcy wysłali na front wschodni mieszkańców Alzacji, którą razem z Lotaryngią okupowali od lat 70. XIX wieku
I ci Alzatczycy wcieleni do armii niemieckiej, gdzieś właśnie z tego Wilna, z Lidy, z Nowogródka, z Kowla, gdzieś z Białorusi, piszą kartki do domu. I wobec tego nagle w tym Strasburgu jest jakaś fantastyczna ikonografia. Przez kilka lat stamtąd to przywoziłem. A potem się okazało, że właściwie jak Europa długa i szeroka, tego typu materiałów nie brakuje. Bo dochodzimy tutaj do materiału, z którego ta wystawa jest zbudowana. Ona jest zbudowana przede wszystkim z kart pocztowych i zdjęć, ale karty pocztowe stanowią tutaj niesłychanie istotną tkankę. My patrzymy dzisiaj na kartkę pocztową z pewnym przymrużeniem oka, z lekceważeniem, ale na początku XX wieku to był pewien fenomen i społeczny, i kulturowy. Początek XX wieku jest nazywany złotym okresem karty pocztowej. Wszyscy, absolutnie wszyscy wysyłają do siebie karty pocztowe. Karta pocztowa to jest wynalazek końca XIX wieku, a początek XX wieku to jest jej złoty wiek. A pierwsza wojna światowa, która przychodzi 10 lat później, powoduje, że karta pocztowa staje się dostępna dla ogromnej rzeszy ludzi, która do tej pory nie korespondowała. Dlatego, że wojsko koresponduje za darmo. Dostaje korespondentki i koresponduje za darmo. I wobec tego nagle ta ilość krążących korespondentek rośnie w sposób ogromny. Jeśli się weźmie pod uwagę, że Niemcy w czasie I wojny światowej na swoich frontach mieli około tam między 13 a 14 milionów swoich żołnierzy, tylko Niemcy, a że teraz te kartki chodzą w obie strony, bo chodzą do domu i teraz rodzice, narzeczone, żony, przyjaciółki, bracia, to wszystko chodzi. Dodatkowo wojna powoduje ogromne przemieszczenia ludzi. Jedni uciekają, inni się przenoszą. Wobec tego istnieje potrzeba, żeby się informować o tym, co się dzieje. A zwłaszcza na froncie wschodnim, gdzie te walki są dużo mniej intensywne, gdzie poza pierwszym okresem wojny, rokiem 1914, one nie trwają w tak dramatyczny sposób, gdzie czasem miesiącami siedzi się w tych okopach, można pić, można się łajdaczyć, ale nie bardzo jest z kim, bo się siedzi w lesie i wobec tego można pisać. I tak naprawdę ci żołnierze wysyłają jakieś oszalałe ilości korespondencji. W zbiorach rodzinnych zachowało się około 300 korespondencji wysłanych przez mojego dziadka. Nie wiem, ile tak naprawdę wysłał, ale pisał mniej więcej co trzeci dzień, jak tylko była takie możliwości, do matki. Bo to była też metoda, żeby na bieżąco informować, że ciągle żyje. No bo pani Magda słusznie zgłaszała wątpliwości co do tej cyfry, ale niemieccy badacze wyliczyli, że Niemcy, być może na tym polega różnica, że to chodzi o kartki, które szły w obie strony, czyli i do żołnierzy, i od żołnierzy. To jest możliwe. Przez 4 lata to jest jak najbardziej możliwe. Nie ma z tym żadnego problemu. Niemieccy badacze wyliczyli, że Niemcy wysłali w czasie I wojny światowej 10 miliardów kart. 10 miliardów. Żeby Państwu uświadomić, w jednym zachodnim serwisie aukcyjnym codziennie wystawionych jest na licytację od 150 do 200 tysięcy kartek z I wojny światowej. Z różnych frontów oczywiście, z różnych stron, z różnych miejsc. To pokazuje, jak gigantyczne jest to źródło materiału ikonografii. O tyle ciekawe, że mamy tutaj i ikonografię, ale mamy obiekt pocztowy i filateliści teraz mogą odczytywać z niego rozmaite interesujące historie. I po trzecie mamy teksty. Bardzo często nieczytelne, ale te, które się da przeczytać, są dodatkowym ubarwieniem. Wobec tego z tych korespondencji, z tych kartek i ze zdjęć, które się pojawiły w masowej skali, dlatego że obecni przy wojsku fotografowie i oficerowie wyposażeni w aparaty fotograficzne zaczęli masowo fotografować. Pojawił się ten materiał,
który jest na wystawie. Stąd dedykacja tej wystawy pamięci żołnierzy i cywilów, fotografów, autorów rysunków, grafik, korespondencji i wspomnień, którzy utrwalili pamięć Wielkiej Wojny na Wschodzie. Teraz zapraszamy do pierwszej salki. W tej salce w sposób szczególny chciałem przywołać poza odniesieniami generalnymi do I wojny światowej punkt, który jest punktem dzisiaj w Polsce absolutnie zapomnianym, a stanowił taką ikonograficzną kwintesencję okresu zaborów. To jest tak zwany trójstyk, dzisiaj zupełnie zapomniany, powoli odgrzebywany jest pomysł, żeby to miejsce odgrzebać. Miejsce pod Mysłowicami, gdzie na białej przęszy spotykały się granice trzech państw zaborczych: Austro-Węgier, Niemiec, Prus i Rosji carskiej. To zresztą miejsce było niesłychanie modne do 1914 roku. Pojawiały się setki pocztówek z tym miejscem. Mało tego, gdyby Państwo obrócili tą kartkę, to z tyłu są nalepione na tej kartce znaczki austriacki z austriackim stemplem pocztowym, rosyjski z rosyjskim stemplem pocztowym, niemiecki z niemieckim stemplem pocztowym i korespondencja. Bo była taka umowa, że jeśli ktoś chciał, to mógł skierować kartkę do ostemplowania w urzędach pocztowych po trzech stronach granicy. Jedyne takie miejsce praktycznie, trójstyk. Ono równocześnie symbolizowało fakt, że nie istnieje Rzeczypospolita, a na tym miejscu mamy trzy państwa zaborcze. Stąd też i zdjęcia żołnierzy tych trzech państw zaborczych, Niemców, Austriaków i Rosjan. Natomiast po drugiej stronie pojawiły się zdjęcia Polaków służących w czasie I wojny światowej i w formacjach polskich, czyli takich jak w pierwszym pułku ułanów. To zupełnie przypadkowo na karcie pocztowej wydanej przez Naczelny Komitet Narodowy znalazł się mój dziadek jako ułan pierwszego pułku Beliny, ale również i żołnierze polscy, Polacy, którzy znaleźli się w armiach zaborczych. Takich zdjęć było bardzo dużo. Trzeba pamiętać o ogromnej dysproporcji. W formacjach czysto polskich, przede wszystkim legionach i dużo mniej zapomnianych, dużo bardziej zapomnianych formacjach typu Korpusy Polskie na Wschodzie, Polska Siła Zbrojna, Wehrmacht, Armia Błękitna we Francji, czyli w tych formacjach, które były stworzone przez Polaków i po części przez Polaków dowodzone, w czasie I wojny światowej z grubsza rzecz biorąc służyło około może 150 tysięcy Polaków. Natomiast liczba tych, którzy służyli rozproszeni jako poborowi w armiach państw zaborczych, to jest pewnie powyżej 3 milionów. Ale ponieważ oni służą nie pod własnymi sztandarami, nie pod orłem białym, tylko jako żołnierze rosyjscy, niemieccy czy austro-węgierscy, giną kompletnie w tej masie. Po prostu ich nie widać. I wobec tego ogromny wysiłek zbrojny Polaków i polskiego społeczeństwa jest kompletnie, właściwie do tej pory, niedostrzegany. Mamy mniej więcej dziesiątki tysięcy publikacji poświęconych legionom, ale publikacji poświęconych Polakom walczącym w armiach rosyjskiej, austro-węgierskiej czy niemieckiej wielokrotnie mniej. To jest ciągle ogromny obszar niepokryty przez opracowania historyczne. Dużo trudniejszy, no bo trzeba wyłuskiwać pojedyncze losy. Tu się opisuje całe pułki złożone przez Polaków. To równocześnie jest jeszcze jeden istotny element. Fakt tego dramatycznego
zetknięcia się Polaków walczących przeciwko sobie po obu stronach frontu. Czyli tych tysięcy żołnierzy, które strzelają do siebie. I to jest taka piękna historia, kiedy w Karpatach podczas pierwszego Bożego Narodzenia w 1914 roku pod Nadwórną żołnierze 2. i 3. pułku Legionu zaczynają śpiewać kolędę. I po chwili z okopów rosyjskich, które są kilkaset metrów dalej, zaczyna wtórować im głos żołnierzy śpiewających tą samą kolędę. Bóg się rodzi, moc trupleje, słynną kolędę Franciszka Karpińskiego. I nagle zaczyna się dialog ponad okopami. Słychać, krzyczą do siebie. Okazuje się, że tu są Polacy, tam są Polacy. Jedni są gdzieś z Galicji, spod Krakowa, a inni są gdzieś z Nadniemna, z Królestwa Polskiego, gdzieś tam z Litwy. Takich scen żołnierzy, którzy odkrywają, że po drugiej stronie frontu są ich bracia, prawda? Ta sama nacja, pojawi się znacznie więcej. Ta sama sytuacja będzie na Polesiu, na Wołyniu w roku 1915 i 16, kiedy polskie legiony stacjonujące na Polesiu i na Wołyniu będą walczyły z armią rosyjską i po stronie rosyjskiej także będzie mnóstwo Polaków. Ale to nie jest fenomen czysto polski. Proszę pamiętać, że to dotyczy także innych nacji. Ukraińcy z Galicji Wschodniej, wcieleni do armii austro-węgierskiej, walczą z Ukraińcami z Ukrainy Wschodniej, z Zazbrucza. To pęknięcie, które znamy pomiędzy Ukrainą Wschodnią i Zachodnią, to jest pęknięcie sięgające czasów zaboru Rosji carskiej, która zajęła ogromne obszary na wschodzie Ukrainy, pierwszej Rzeczypospolitej, i Galicji Zachodniej, która jest pod armią austro-węgierską. Niemcy z Inflans, z Kurlandii, z Łotwy, z Litwy, z Wołynia, w XIX wieku na Wołyniu osiedliło się 100 tysięcy Niemców, walczą z Niemcami, z armii pruskiej, z armii niemieckiej. Wobec tego ten dramat nacji, które muszą strzelać do siebie, jest dużo szerszy. To nie jest tylko polski fenomen. To tyle tego komentarza do tej pierwszej sali. Tutaj są przykładowe kartki wysyłane w kilku przynajmniej językach, no ale służyło tam, lekko licząc, kilkanaście narodowości, więc jest korespondencja w języku polskim, rosyjskim, niemieckim, węgierskim i czeskim. I przykład stacji niemieckiej poczty polowej. Cała ta ogromna machina wojenna po stronie niemieckiej i austro-węgierskiej została zaopatrzona, poza wszystkimi wojskami technicznymi, całym zapleczem, w tak zwane feldposty, urzędy pocztowe, specjalnie zorganizowane oddziały wojskowe, których zadaniem było dostarczanie poczty do żołnierzy i odbieranie poczty i wysyłanie ich dalej. To jest biwak takiej poczty polowej. W workach są kartki i listy wysyłane przez żołnierzy, które się segreguje na miejscu i wysyła. Zwłaszcza niemiecka, ale także i austro-węgierska poczta polowa, niemiecka poczta i austro-węgierska poczta polowa pod tym względem były fantastycznie zorganizowane. Swoją pocztę polową mieli też Rosjanie, ale trzeba pamiętać, że w szeregach armii rosyjskiej było dużo więcej analfabetów niż w wojsku austro-węgierskim czy niemieckim. I ze względu na późniejszą demoralizację armii rosyjskiej to funkcjonowanie tej rosyjskiej poczty polowej nie było aż tak spektakularne. To jest równocześnie jeden z mankamentów tej wystawy. Mianowicie ona pokazuje ten front wschodni przede wszystkim z niemieckiej i austro-węgierskiej perspektywy, dlatego że w tej naszej części Europy, południowej i zachodniej, dominują korespondentki wysyłane przez żołnierzy tych dwóch armii. Rosyjskie wędrowały w głąb Rosji. Odcięcie Rosji w czasach Związku Sowieckiego spowodowało brak normalnego rynku kolekcjonerskiego
giełd, wymian spowodowało, że u nas, na naszym terenie i w Europie Zachodniej tych korespondencji rosyjskich, kartek rosyjskich, zdjęć rosyjskich jest wielokrotnie mniej. To nie znaczy, że ich oczywiście nie ma. Gdyby pojechać do Rosji, poszperać po archiwach, można byłoby tam tego sporo znaleźć. Ale to jest jeden z istotnych elementów, który powoduje, że ta wystawa nie jest w tym sensie obiektywna, że pokazuje ten front przede wszystkim z jednej strony, przede wszystkim przez pryzmat i sposób patrzenia Niemców i Austriaków. I tu jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Przy tych mapach, gdzie pokazujemy Europę przed i po I wojnie światowej, tu taki schematyczny układ państw, które wyłoniły się po I wojnie światowej. I pod nim kilka widoczków z roku 1918, z roku kończącego wojnę, niezwykle symptomatycznych. Na jednym tłumy Polaków zamkniętych za drutami, pilnowanych przez wojsko niemieckie w 1918 roku, to są obozy kwarantanny organizowane na Kresach Wschodnich dla tłumów Polaków wracających z Rosji Carskiej. To jest okres gigantycznych przemieszczeń ludzi, które po rewolucji korzystają z tej okazji, wracają gdzieś tutaj, czasem po wysyłkach, czasem po Sybirze, po kilku pokoleniach, a czasem po wysiedleniach z okresu wojny. Tak, nie, to sobie leży. Tu jest równocześnie piękny widok z kościoła w Bobruńsku. To było miasto opanowane przez pierwszy korpus Polski na Białorusi, wielka twierdza, w spektakularny sposób zdobyta przez oddziały pierwszego korpusu w 1918 roku, przez kilka miesięcy zajęta przez Polaków. W kościele w Bobruńsku Polacy wymalowali nad ołtarzem niezwykle charakterystyczny napis, który brzmiał: życie, trud i mienie za prawa i wolność narodu. To takie piękne hasło z tamtej epoki. I trzecia rzecz, którą warto podkreślić, to zdjęcie żołnierzy niemieckich, którzy otaczają wianuszkiem brodatego Rosjanina czy Ukraińca. Podpisane jest Konstantinograd, Ukraina. Konstantinograd, Konstantynogród, to jest miasteczko mniej więcej 100 km od Charkowa. My zapominamy, że kiedy kończyła się I wojna światowa w listopadzie 1918 roku, Niemcy okupowały niewiarygodnie wielkie tereny wschodniej Europy. W 1918 roku Niemcy zajmowali całą Litwę współczesną, całą współczesną Łotwę, Estonię, Finlandię, znaczną część Białorusi, większość Ukrainy z Kijowem, Charkowem, z Krymem. Według niektórych historyków Niemcy pod koniec I wojny światowej zajęły 1/4 Imperium Rosyjskiego sprzed wybuchu I wojny światowej, czyli prawie niecałą część europejską, bo Moskwa oczywiście czy Petersburg pozostawały poza zasięgiem, ale gigantyczne obszary. To jest niesłychanie ważne, dlatego że ta obecność niemiecka na wschodzie będzie preludium do obecności niemieckiej na wschodzie 20 parę lat później, w czasie II wojny światowej. Doświadczenia tam zdobyte, znajomość tych terenów, a równocześnie stosunek do ludności, to będą doświadczenia wynikające z niemieckiej obecności na tym terenie w czasie I wojny światowej. I tu jeszcze jedno ważne dopowiedzenie, które jest spoza tej wystawy, a warto, żeby je podkreślić. W czasie I wojny światowej, podczas której walczą ze sobą armie, wojsko jako wojsko zachowuje się znacznie bardziej przyzwoicie niż to, z czym mamy do czynienia w czasie II wojny światowej. I Niemcy, i Rosjanie, poza różnymi dziesiątkami pojedynczych tego typu historii, generalnie nie eksterminują ludności cywilnej.
Są oczywiście spektakularne rozstrzeliwania podejrzewanych o szpiegostwo. Jest zjawisko szpiegomanii. Łapie się setkami ludzi, bo gdzieś spotkali, gdzieś wyleźli na dach obserwować na przykład działania zbrojne, trzymali w ręku lornetkę, no i się wydaje, że oni, prawda, gdzieś tam jakieś sygnały dymne dają. Zwłaszcza na początku wojny ta szpiegomania to jest szaleństwo. Potem to w dużej mierze ustaje. O tym będziemy mówili za chwilkę przy rozdziale ofiary. Oczywiście to są wypędzenia, to są spalone wsie, miasteczka. Ale nie ma generalnie tego, co jest w czasie II wojny światowej po obu stronach. Zmasowanej akcji eksterminacji ludności. Ludność cierpi z powodu wojny, ale wojsko zachowuje się przyzwoicie. O tym też za chwilę powiem. To jest ten widok, który obserwuje się od tego 14 roku po rok 18 ciągnących kolumn wojska. Stąd ta nazwa wymarsz. To są oczywiście wymarsze z różnych okresów. Widok maszerującej rosyjskiej piechoty, taborów ciągnących, trochę tak jak po Dzikim Zachodzie, prawda? To przypomina takie sceny osadników na Dzikim Zachodzie po tych pustych przestrzeniach. Wojsk transportowanych koleją, poboru do wojska, biwaków. Tu równocześnie pojawia się zderzenie techniki wojennej z nieprzygotowanym do tego zupełnie terenem Europy Środkowo-Wschodniej. Czyli niemieckie auta, które grzęzną na tych bezdrożach albo na błotnistych drogach i wobec tego sceny wydawałoby się zupełnie surrealistyczne, żołnierzy angażowanych do tego, żeby tłukli kamienie do budowy dróg i nasypów kolejowych. Bo z jednej strony wycofująca się armia rosyjska na wschód niszczy drogi, przeprawy kolejowe, mosty, żeby uniemożliwić poruszanie się po nich wrogowi, a z drugiej strony Niemcy to odbudowują, czy budują całkiem na nowo. To są równocześnie te sceny pokazujące wielonarodowy tłum wojska, który się gdzieś tutaj znajduje. Takim charakterystycznym przykładem są ci żołnierze bośniaccy w fezach, bo pułki z Bałkanów, muzułmanów wcielonych do armii austro-węgierskiej, miały prawo noszenia swoich charakterystycznych nakryć głowy, czyli fezów. No, oczywiście w różny sposób próbowano pozyskiwać w ten sposób różne nacje do tego, żeby się garnęły do wojska. Przecież nie od parady te manifesty cara, czy potem cesarzy niemieckich i austriackich, czy akt 6 listopada 1916 roku, no bo chodziło o pozyskanie tego mięsa armatnego. No i to jest oczywiście ten taki moment. Zburzone mosty, spalone mosty, budowane mosty pontonowe, po których przeprawia się konnica. To jest szeroko rozlany Dniestr na tym terenie. To jest ta część wystawy, w której staraliśmy się pokazać różne oblicza tego frontu wschodniego, który w 1918 roku, zanim jeszcze Niemcy posuną się dalej na wschód, ciągnie się od Zatoki Ryskiej przez Białoruś, przez Wileńszczyznę, Nowogródczyznę, Polesie, Wołyń, aż po Karpaty Wschodnie, po Bukowinę, po Besarabię. Pamiętajmy, że na początku 1918 roku, po rewolucji październikowej, trwają rozmowy pomiędzy Rosją sowiecką a Niemcami. W ich wyniku następuje podpisanie pokoju brzeskiego w Brześciu nad Bugiem. Rosjanie oddają Niemcom ogromne obszary na wschodzie i wycofują się z wojny. Wojna na wschodzie kończy się tak naprawdę w roku 1918.
XVII. Jeszcze w 1918 roku Niemcy, żeby trochę zdopingować Rosjan, przeprowadzają ostatnią taką małą ofensywkę, ale tak naprawdę zajmują te ogromne obszary na wschodzie, można powiedzieć, w sposób bezkarny. Podczas kiedy na fronty zachodnim... Żeby zdopingować Rosjan? Dlatego, że Rosjanie przeciągają negocjacje, no, próbują... Negocjacje, które się toczą w Brześciu nad Bugiem, są dosyć twarde, prawda? Bo z jednej strony Rosja się wycofuje z wojny i przekazuje na rzecz Niemiec, zwycięskich Niemiec, właśnie Litwę, właśnie Łotwę, właśnie Estonię, fragmenty Finlandii, znaczną część Białorusi, Ukrainy. No, dla Rosji to są ogromne ubytki terytorialne. Ponieważ Rosjanie się trochę opierają, to Niemcy, żeby im pomóc, jeszcze na początku 1918 roku robią taką małą ofensywę, tłuką Rosjan, zdemoralizowanych, już niezwykle źle dowodzonych, bo to jest okres rewolucji, rewolucji październikowej. I to powoduje, że ostatecznie luty, marzec, to jest traktat brzeski, Niemcy wkraczają na te tereny. No i siedzą tam do końca 1918 roku. Ale ten front od połowy 1915 roku, od czasu, kiedy przenosi się z Galicji Zachodniej, z Królestwa Polskiego, z Prus Wschodnich na wschód, ciągnie się właściwie taką linią od północy na południe w sposób dosyć charakterystyczny. I przybiera w tej części wystawy pokazujemy też różne scenografie tego frontu, bo to są z jednej strony bałtyckie plaże, tam z tamtej strony będzie takie zdjęcie, to są walki na Bałtyku, to są te bezkresne pustkowia litewskie, bagna fińskie, to co Państwo tutaj widzą, czyli gigantyczne obszary bagien, na których nie sposób robić żadnych okopów, nie da się robić żadnych umocnień, na których tak naprawdę co pewien czas stawia się na takim drewnianym postumencie takie posty, posterunki, kładzie się kilometrami kładki pomiędzy tymi postami, no i się chodzi dosyć swobodnie. Jest taka piękna relacja żołnierzy walczących na tym froncie poleskim. Na zachodzie okop w okop jest oddalony od siebie tak blisko, że żołnierze nawzajem do siebie strzelają. Ci, którzy są w okopach, są nieustannie narażeni na śmierć. Pójście do okopów to jest w każdej chwili możliwość utraty życia. Na bagnach fińskich linia frontu jest przedzielona czasem dwukilometrowym pasem ziemi niczyjej, po której żołnierze spacerują. I spotykają się bardzo często. Czasem do siebie strzelają, a czasem ze sobą rozmawiają. Więc to są też takie scenki z tego frontu wschodniego, które są dosyć charakterystyczne. W tych wybranych fragmentach z I wojny światowej nie znajdą Państwo oryginalnych zdjęć stoczonych tam walk. Tych zdjęć jest bardzo niewiele. Jeśli się zachowały, to przede wszystkim w archiwach wojskowych. Mało w tej wojnie na froncie wschodnim jest zdjęć takich, które pokazują walkę na oryginalnej kliszy. Głównym przedstawieniem walk to są rysunki, grafiki wykonywane później, czyli o tego typu sceny. Prawda? Pokazany szaleńczy atak kozackiej jazdy na linię piechoty austro-węgierskiej. To są równocześnie te fragmenty starć niesłychanie dramatyczne, dlatego że to są te frontalne ataki, jeżeli są źle poprowadzone, źle przygotowane pod ogień karabinowy, pod ogień karabinów maszynowych, no to trup się ściele po kopie. Ale w tych karteczkach pojawiają się też takie zaskakujące pojedyncze opowieści. Na przykład, to jest scenka ze strzelającym niemieckim krążownikiem. Otóż
Mało kto pamięta, że pierwsza wojna światowa na wschodzie zaczyna się dokładnie w ten sposób, w jaki zaczyna się druga wojna światowa na wschodzie, a właściwie druga wojna zaczyna się tak samo jak pierwsza wojna światowa. 2 sierpnia niemieckie krążowniki podpływają pod wojenny port rosyjski w Libawie i ostrzeliwują flotę rosyjską, by uniemożliwić jej wyjście w morze. No, paralela do Szlezwika-Holsztyna i Westerplatte dosyć charakterystyczna. Atak niemiecki na Kalisz w pierwszych dniach I wojny światowej i zrównanie z ziemią Kalisza przypomina bardzo historię z Wieluniem. No? To są takie kalki, które nam trochę umknęły. Na tych karteczkach równocześnie pojawiają się takie zaskakujące historie. Kiedy nabyłem tą karteczkę pokazującą zestrzelenie samolotu przez żołnierzy austro-węgierskich, rosyjskiego samolotu przez żołnierzy austro-węgierskich, wydawała mi się to taka trochę zabawna historyjka. Potem się okazało, że jest to rzecz jak najbardziej autentyczna. W pierwszych dniach wojny w sierpniu 1914 roku jeden z rosyjskich generałów postanowił poprosić swojego lotnika, żeby przelecieli nad linią frontu i z góry obserwowali położenie konnicy austro-węgierskiej. Mieli pecha, samolot się w pewnym momencie trochę zaciął, zepsuł, musiał obniżyć lot, leciał na tyle nisko, że został trafiony ze zwykłych karabinów Straży Granicznej Austro-Węgierskiej, lądował, generał i towarzyszący mu lotnik dostali się do niewoli, całą wojnę spędzili w niewoli. Tak to czasem na karteczkach, w jednym takim obrazku, w jednej takiej wydawałoby się trochę nierzeczywistej scence, tkwi cała opowieść. Jedną z takich piękniejszych opowieści jest ta piękna grafika wykonana przez wiedeńskiego artystę Karpelusa. A opowiada ona o historii 12-letniej dziewczynki spod Rawy Ruskiej. Rawa Ruska to jest miejscowość koło Chrebennego po stronie ukraińskiej. Stała tam linia frontu i dziewczynka wynosiła z chałupy wodę walczącym żołnierzom austro-węgierskim. No, wyobrażają sobie Państwo. Lato, spiekota, a tu przychodzi mała dziewczynka i podaje wodę. I tak kursowała od tej chałupy i wynosiła wodę. Pech chciał, że podczas ostrzału rozerwał się szrapnel, straciła stopę. Żołnierze, którzy byli ogromnie wdzięczni, postanowili, no, na ogół się ludnością cywilną specjalnie nie przejmowano do tego stopnia, jednak się za nią ująć, spowodowali, że wysłano ją na leczenie do Wiednia, gdzie trafiła do szpitala w Wiedniu. Dowiedziała się o tym wiedeńska prasa. Na pierwszych stronach gazet wiedeńskich pojawiły się sensacyjne artykuły o bohaterskiej 12-latce, która się nazywała Róża Żenoch, która przynosiła wodę austro-węgierskim żołnierzom do okopu. Cesarz poczuł się zobligowany, w związku z tym wysłał swojego przedstawiciela, który dziewczynce wręczył specjalny dar od cesarza w postaci naszyjnika z brylantowym wisiorkiem, a cesarz postanowił w swojej łaskawości ufundować protezę tej stopy dla Rozy Żenoch. No i taka znowu pojedyncza karteczka, a za nią się kryje taka czasem niezwykle barwna opowieść. Tu przy tej okazji jeszcze zwrócenie uwagi na to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli tam mieliśmy Bośniaków walczących w Fezach na froncie wschodnim, a tu widać bardzo dobrze moment szczególny w naszej historii wspólnych stosunków polsko-ukraińskich. Z jednej strony my doskonale pamiętamy listopad 1918 roku,
ukraiński zamach we Lwowie, potem walki o Galicję Wschodnią i Polacy z Ukraińcami walczący do roku 1919. Ale wcześniej, przez 3 lata, 1914, 15 i 16, jesteśmy sojusznikami. Bo kiedy w Galicji formują się Legiony Polskie Piłsudskiego, to równocześnie Austriacy formują Legion Ukraiński. I w czasie I wojny światowej w Karpatach Wschodnich, w sąsiednich dolinach, w Gorganach i na Kuculszczyźnie walczą Legiony Polskie, a trochę dalej na zachód, w Bieszczadach tuż koło nich, walczą Legiony Ukraińskie. To są żołnierze Legionów Ukraińskich, a to są żołnierze Legionów Polskich walczący pod wspólnym austro-węgierskim dowództwem. Zapraszam Państwa teraz tutaj do tego zaułka. To jeszcze ostatnie sceny z tych walk na froncie wschodnim, które pokazują, jak bardzo różnorodne są to obrazy. To są te posty budowane na bagnach pińskich. Widzą Państwo tą plątaninę drutów. To są oczywiście linie telefoniczne, którymi te posty są połączone. Tu widać stanowisko strzeleckie, karabiny oparte o ściankę, no bo w każdej chwili może tam podejść jakiś patrol rosyjski, trzeba się będzie ostrzelić. A to są takie bardzo charakterystyczne scenki, których komentarz jest w warstwie dźwiękowej, zachowań armii rosyjskiej, która się wycofuje po klęskach poniesionych przede wszystkim w starciu z Niemcami i na przykład stada padłego bydła, które pozostawiają po sobie Rosjanie. Zaskakującą rzeczą jest to, że na rewersie tej kartki jest dopisek żołnierza. Te stada bydła widzieliśmy w wodzie, na łąkach, czyli rzecz jak najbardziej potwierdzona jeszcze taką relacją żołnierza, który tam był. Płonące szyby naftowe w Zagłębiu Borysławskim, czwartym przed I wojną światową miejscu wydobycia ropy naftowej na świecie. To było niesłychanie bogate zagłębie naftowe, a wiadomo, ropa w czasie wojny szczególnie potrzebna. I taki dosyć niezwykły obrazek, ten balon, który Państwo widzą tutaj na zdjęciu, to jest balon obserwacyjny. Na froncie wschodnim, gdzie nie było tej ilości aeroplanów, samolotów jak na froncie zachodnim, masowo wykorzystywano, chociaż te balony były też wykorzystywane w froncie zachodnim, tak zwane balony obserwacyjne. Zabawa polegała na tym, że pod balonem podwieszony był kosz. Balon, do tego kosza wsiadało dwóch żołnierzy. Balon był na uwięzi. Widać tutaj takie linki, sznurki, które są. I ten balon napełniało się, wzlatywał w górę do wysokości 300 metrów. Z wysokości 300 metrów można było na kilkanaście praktycznie kilometrów widzieć, co się dzieje po stronie przeciwnika. Na własnym terenie? Na własnym, tak, z tyłu, za linią frontu. A to była taka wysokość, że się nie dało zestrzelić? No nie, no. Było to dosyć trudne. Oczywiście się strzelało do tych balonów. Oczywiście wiele balonów zostało przestrzelonych i spadło. Trzeba pamiętać, że w czasie I wojny światowej artyleria była już niesłychanie dalekosiężna. Ale balon się wzbijało na krótko. Zanim się ustawi działo, przygotuje działo, no to nie jest taka prosta rzecz, żeby tak szybko ten balon zestrzelić. On był, jak mówię, wzbijany za linią frontu, a z tej wysokości można było obserwować, co się dzieje po drugiej stronie. Trzeba pamiętać, że zwłaszcza w I wojnie światowej, w jej początkowym okresie, Rosjanie mieli ogromną przewagę ogniową. Artyleria rosyjska była dużo lepsza, dużo liczniejsza, lepiej funkcjonująca. Potem państwa centralne, Austro-Węgry i Niemcy, odrobiły te straty i już nawiązywały dosyć równorzędną walkę. To jest też okres, kiedy pojawiają się granatniki, czyli takie miotacze granatów, które się potem rozrywają nad okopami czy w okopach przeciwnika na dziesiątki tych odłamków, powodując bardzo dotkliwe
bardzo dotkliwe obrażenie. I to charakterystyczne zetknięcie wsi kresowej, na ogół zapóźnionej cywilizacyjnie w stosunku do Europy Zachodniej, i tej najnowocześniejszej techniki wojskowej, czyli automobile, które są na powszechnym wyposażeniu armii niemieckiej, austro-węgierskiej. Widzą Państwo tą plątaninę dziesiątków linii telefonicznych, które biegną do tej chałupy, bo ta chałupa zostaje zamieniona na centralę telefoniczną, stąd komunikuje się ze wszystkimi miejscami. Ta pierwsza wojna światowa, która mimo tego, że 100 lat od niej upłynęło, my patrzymy tak trochę, wydaje nam się, że to jeszcze taka co najmniej wojna napoleońska. To jest wojna, podczas której technika jest już bardzo daleko zaawansowana. Najcięższe działa używane podczas I wojny światowej potrafią strzelać pociskami na odległość ponad 100 km. Ponad 100 km. To są oczywiście te ostrzały wielkich miast. A to są nieliczne tego typu egzemplarze, ale tego typu rzeczy są. Ten obrazek zimowych okopów i linii frontu na Nowogródczyźnie bardzo pięknie też pokazuje front wschodni, czyli takie bezkresne, ciągnące się po horyzont puste przestrzenie, w zimie zaprane śniegiem, ale proszę zwrócić uwagę na ten element tutaj. To są tory kolejki wąskotorowej. Niemcy, którzy byli bardzo dobrze zorganizowani, mieli specjalne oddziały i kładli takie tymczasowe kolejki wąskotorowe, bo na front trzeba było dowozić żołnierzy, trzeba było dowozić żywność, trzeba było do wszystkiego dowozić amunicję. Wobec tego, że było to kłopotliwe, to ciągnięto w kierunku linii frontu, a front był dosyć ustabilizowany, nie przenosił się bez przerwy. Wobec tego opłacało się kłaść specjalne ciągi linii wąskotorowych, żeby doprowadzać do okopów. Na pierwszą linię, tu widać są ziemianki, kominki, tam pod spodem sobie siedzi wojsko. I to też bardzo dobrze pokazuje na sposób prowadzenia tej wojny. To są dziesiątki, to nie są tylko artyleria, piechota czy ułani, ale to są te wszystkie wojska techniczne, od których zależy sprawność całej machiny wojennej. A mam jeszcze pytanie, te kolejki wąskotorowe jak były napędzane koniami? Nie, nie. Ciuchcie, to parowoziki. A i czy któreś przetrwały? Większość z nich została rozebrana, dlatego że one miały, po pierwsze tak, one, to nie były kolejki, które wiązały miasto z miasteczkiem, czy wieś ze wsią, bo one szły konkretnie do linii frontu, znikąd donikąd w pewnym sensie. Tam, gdzie one miały jakieś znaczenie, to owszem, no ale potem rabunkowa gospodarka sowiecka spowodowała, wiedzą Państwo, że po rewolucji październikowej słynne koleje rosyjskie, które były jednymi z lepszych kolei w Europie, miały najczęściej po dwa tory. Sowieci, żeby utrzymać te linie, rozbierali jeden tor i w ten sposób łatali drugi. I doprowadzono w krótkim czasie do strasznych skutków na kolejach rosyjskich. No jak z wszystkim. Tu równocześnie bardzo pięknie pokazane degradacja terenu przez wojnę. To jest fragment z Karpat, wycięty las, bo drzewo jest potrzebne do wszystkiego, do palenia, jako opał, jako materiał budowlany, do budowy ziemianek, do budowy schronów, do budowy okopów, jako drewnem wykładało się też drogi. Tam, gdzie nie było kamienia budowlanego, z okrąglaków, kładło się, zwłaszcza w Karpatach, utwardzało się w ten sposób po prostu drogę. Słynna droga Legionów, budowana przez Legiony Polskie w Karpatach, tak wyglądała. No a jeżeli żołnierz dobrze się sprawował, dobrze służył, to miał szansę otrzymać jakąś odznakę, jakiś medalik. Tu pokazujemy najbardziej charakterystyczny odznakę Legionów Polskich, tak zwane odznakę za wierną służbę,
którą uznaje się za pierwszą odznakę odrodzonego Wojska Polskiego. Wprowadzona została w 1916 roku po 2-letnim okresie funkcjonowania Legionów i latem 1916 roku po raz pierwszy legioniści byli tą odznaką honorowani. Dyplomiki przygotowane przez dobrego polskiego grafika były sygnowane osobiście przez Józefa Piłsudskiego. Taką odznakę dostał też mój dziadek i stąd ona się tutaj znalazła na tej wystawie. W tamtej części opowiadałem Państwu o obrazach z frontu. Tutaj mamy dział, który nazywa się Życie na froncie i pokazuje taką codzienność frontową pomiędzy tymi walkami. Bardzo dobrze pokazuje to widok tych ziemianek. Proszę zwrócić uwagę, także połączonych liniami telefonicznymi. Na bezpośrednim zapleczu frontu, tam gdzie nie było w pobliżu wsi czy jakiegoś miasteczka, kwaterowało się żołnierzy. Żołnierz szedł do okopów najczęściej na 2 tygodnie. 2 tygodnie siedział w okopach, potem był luzowany przez następną zmianę. No i siedział w takich ziemiankach, czasem całymi miesiącami. Wobec tego te ziemianki obrastały całą infrastrukturą. Dla oficerów budowało się wille oficerskie. Jest takie słynne osiedle Legionów Polskich wybudowane na Wołyniu, nazywa się Legionowo. To Legionowo pod Warszawą wzięło się od tego Legionowa, które zostało wybudowane przez legionistów na Wołyniu właśnie, jako osada zbudowana przez Legiony Polskie. To są scenki z takich właśnie obozów zimowych, specjalne kompanie saperskie, specjalne kompanie żołnierzy, którzy znali się trochę na Ciesiołce, budowali. Czasem trzeba było budować samemu. No i oczywiście też takie charakterystyczne rzeczy. Czasem z nudów, a czasem, żeby jakoś tam zabić czas, karteczkę robiło się nie w postaci korespondentki, tylko z kory brzozowej. To są te karteczki wysyłane z frontu, gdzie pracowicie w korze brzozowej robi się rysuneczek, robi się korespondencję. To jest po prostu płat kory brzozowej sprasowany i zrobiona z tego kartka. Trzeba pamiętać, że w czasie I wojny światowej większość żołnierzy to są żołnierze religijni. Wobec tego buduje się dziesiątki kaplic i kościółków. I to kościółków, jak Państwo zobaczą, niezwykle efektownych. To jest widok kościółka wbudowanego przez żołnierzy węgierskich z Siedmiogrodu na froncie wschodnim. Widok wieży kościelnej i widok malowideł w środku. Umiejętne połączenie brzozy i sosny dające świetny efekt. Gdzieś trzeba tych żołnierzy myć. Najczęściej nie ma się gdzie myć, bo nie ma gdzieś w pobliżu rzeki, więc buduje się tego typu baseny, baseniki, w których wojsko się może kąpać. To jest też moment, kiedy się można bezkarnie fotografować. Wobec tego w miasteczkach, we wsiach są urządzane, zakłady fotograficzne. To bardzo takie charakterystyczne zdjęcie. Chałupa i dwie tabliczki. Kowal i fotograf przyczepione na chałupie, bo obok podkuwa się konie, a tutaj się fotografuje żołnierzy, prawda? Działa zakład pułkowy. Jest też taki ładny fragment korespondencji. Nie wiem, czy go w tej chwili znajdę. On jest w tej warstwie dźwiękowej. Przesyłam mamie parę odbitek z różnych fotografii rodzajowych robionych przez naszego fotografa pułkowego. Jest to nowa choroba naszej kawalerii. Zakład fotograficzny znajduje się wciąż w stanie oblężenia. Każdy stara się uwiecznić jako bohater narodowy. No bo oczywiście do domu wysyła się zdjęcie wykonane w zakładzie fotograficznym, to Rosjanie, to Niemcy.
ale pojawiają się równocześnie z tymi zdjęciami wysyłanymi przez żołnierzy, obok pocztówek żołnierzy wysyłają zdjęciówki, czyli zdjęcie wykorzystane w postaci kartki pocztowej. Także bardzo charakterystyczne pocztówki, zwłaszcza niemieckie, one są niesłychanie popularne, produkowane w zawrotnych nakładach, w kolejnych biciach i na nich bardzo dobrze widać jeszcze ten moment pewnej poprawności, kiedy wojsko nie eksterminuje ludności cywilnej, ale patrzy na tą ludność cywilną z wyraźnie takim pogardliwym odniesieniem. To są te sceny pokazujące wnętrza chałup rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, litewskich, gdzie cała rodzina siedzi przy stole, izba jest równocześnie miejscem, gdzie świnia ryje i gdzie chodzą kury, kaczki, gęsi, a cała rodzina co robi? Piska się z pcheł i z wszy. No bo oczywiście w tych chałupach wszy i pchły to jest rzecz na porządku dziennym. Te przekazy pokazujące no właśnie taki trochę gorszy typ tej ludności, które zostają utrwalone przez tego typu kartki z I wojny światowej, będą potem miały niesłychanie istotne znaczenie, kiedy Niemcy pojawią się na tym terenie po raz drugi, w czasie II wojny światowej. Już wtedy bez żadnych sentymentów dla ludności cywilnej. Tu jest jeszcze takie zaciekawienie. Tu jest jeszcze ten moment, kiedy w tych miasteczkach na froncie wschodnim Niemcy na przykład z upodobaniem fotografują Żydów jako pewnego rodzaju kuriozum, prawda? Ortodoksyjnych Żydów w chałatach, jakieś sceny z jatek na rynku, jakieś sceny koło burznicy, chłopów. To jest taka ciekawostka etnograficzna. Natomiast ten stosunek takiego ta wyraźna różnica kulturowa będzie dawała bardzo istotne podglebie dla tego stosunku, który zamanifestują podczas II wojny światowej. Tu równocześnie jeszcze trzeba powiedzieć o kilku rzeczach. Miasteczka wzdłuż linii frontu zamieniają się w miejsca kwaterowania wojska. Bardzo ładnie pokazuje to ta kartka, na której żołnierz dopisał legendę pokazującą, gdzie mieści się cerkiew, gdzie mieści się izba chorych, kasyno oficerskie, kantyna, kuchnia, kościół, gdzie jest magazyn i punkt obserwacyjny, gdzie jest moja kwatera, gdzie jest strzelnica, bo cała wieś tak naprawdę jest zamieniona oczywiście na tą kwaterę dla żołnierzy. Z myślą o żołnierzach, zwłaszcza w miasteczkach, powstają domy żołnierza. Typowa niemiecka instytucja z okresu I wojny światowej, rodzaj takiego żołnierskiego domu kultury, sprzężonego z kantyną, gdzie można kupić rozmaitego produkty, gdzie można się najeść, gdzie można wypić, gdzie można zaopatrzyć się w materiały piśmienne. W każdym praktycznie niewielkim miasteczku od Litwy po południe na froncie, tylko wzdłuż frontu wschodniego, powstaje taki Soldatenheim, taki dom żołnierzy. Oczywiście zajmowane są także na kwatery, ale przede wszystkim dla oficerów wyższych rangą, dla dowództw i dla sztabów, dwory i pałace na Kresach. Dziesiątki, setki dworów i pałaców na Kresach są zamieniane na siedziby dla dowództw i to też, proszę Państwa, taki niesłychanie charakterystyczny moment. Proszę zwrócić uwagę, to jest ten okres I wojny światowej, kiedy z tą ludnością cywilną wojsko się fotografuje jeszcze bez takich zdjęć z okresu II wojny światowej w zasadzie Państwo nie zobaczy. Prawda? Tu jeszcze się one pokazują. One mają też wywoływać określone wrażenie propagandowe.
Mianowicie Niemcy starają się, żeby armia była w miarę dobrze postrzegana. Dlatego, że to gwarantuje równocześnie spokój na zapleczu frontu. Po słynnym zniszczeniu Kalisza Niemcy przez 2 lata będą robili gigantyczną propagandę obśmiewającą barbarzyństwa niemieckie. Ponieważ po zniszczeniu Kalisza strona rosyjska pokazuje Niemców jako barbarzyńców, którzy wycinają w pień miasteczko, niszczą to miasteczko. Wobec tego trzeba na to odpowiedzieć. Niemcy robią kartki, robią zdjęcia. Niemcy z dziećmi, głaszczący dzieci. Niemcy z kobietami wiejskimi. Niemcy w miasteczkach, rozdzielający paczki żywnościowe. I podpisane jest, i podpisy są mniej więcej takie. Niemieccy barbarzyńcy na froncie wschodnim. Próba odbudowania tego nadszarpniętego zaufania do wojsk okupacyjnych. Chociaż trzeba powiedzieć, że na całym terenie frontu wschodniego działa Generalne Gubernatorstwo Wschód, to są takie administracyjne zespoły, które idą za wojskiem, ogarniają całokształt zagadnień administracyjnych, bo ustępuje administracja carska, ktoś na to miejsce musi wejść. I prowadzi jednak dosyć taką twardą politykę wobec ludności cywilnej, która cierpi głód, jest przymuszana do prac na rzecz wojska, świadczy rozmaitego typu kontyngenty, jakieś serwituty, jakieś działania. I ludność cywilna generalnie tą niemiecką obecność będzie wspominać jako uciążliwą. No ale, jak mówię, bez tego elementu planowej eksterminacji, która przyjdzie w czasie II wojny. 2 ostatnie działy wystawy. Dział, który nazwaliśmy Tryumfy i który pokazuje zmienne przebiegi wojny. My oczywiście kojarzymy wkroczenie Rosjan do Lwowa we wrześniu 1939 roku i zapominamy, że równo 20 lat wcześniej, w 1920 parę lat wcześniej, w 1914 roku Rosjanie po błyskotliwym blitzkriegu w czasie I wojny światowej wyrzucają Austriaków z Galicji Wschodniej, zajmują całą Galicję Wschodnią i po raz pierwszy pojawiają się we Lwowie. Siedzą we Lwowie do czerwca 1914 roku i to jest zupełnie inna obecność rosyjska niż we wrześniu 1939 roku, 40 i 41. Rosjanie pozostawiają po sobie oczywiście pamięć okupantów, ale zachowują się przyzwoicie. Nie rabują, nie plądrują, nie niszczą. Są zachowane takie niezwykłe świadectwa ludzi, których mieszkania zostały zajęte na kwatery dla oficerów rosyjskich. Ludność Lwowa na skutek i miast galicyjskich, na skutek propagandy austriackiej masowo ucieka. Jest rozpowszechniany mit, idą barbarzyńcy Rosjanie ze wschodu. Wobec tego masowo się ucieka. Moja prababka się znalazła w Wiedniu z całą rodziną, z dziećmi, z domu. Wszystko zostało. I teraz na te opustoszałe mieszkania wprowadzane jest wojsko. I są takie relacje, że po powrocie mieszkanie jest zostawione, absolutnie nieruszone. Na stole jest kartka. Staraliśmy się niczego nie zniszczyć. Przepraszamy tylko, że wypiliśmy cały zapas wina z piwniczki. Wyobrażają sobie Państwo rosyjskich żołnierzy, oficerów, którzy się w ten sposób zachowują. Ale to jest zupełnie inna armia. To jest armia carska, świetnie zorganizowana, twardą ręką trzymana. W tym pierwszym okresie wojny, 14-15 rok, kiedy Rosjanie wkraczają do Lwowa, Lwów jest pod wrażeniem potęgi i siły armii rosyjskiej. Dobrze zorganizowana. W tym pierwszym okresie, przypomnijmy, Rosjanie wkraczają do Prus Wschodnich. Potem machina wojenna już toczyć się będzie wyłącznie na wschód. Niemcy będą i Austriacy odbiją Galicję, wejdą do Kowna, wejdą do Lwowa, wejdą do Wilna, znajdą się we wszystkich innych miejscach. No i to już jest od 1915 roku taki ciąg wyłącznie na wschód. Stąd przypominamy te okresy
dominacji rosyjskiej i potem tej dominacji niemieckiej i austro-węgierskiej, przede wszystkim niemieckiej, dlatego że Niemcy są tutaj tą stroną dominującą. Austro-Węgry, które ponoszą spektakularną klęskę w 1914 roku, wracają do Galicji, wracają do Lwowa w dużej mierze ze sprawą pomocą materialną i pomocą wojskową Niemiec. Stąd te typowe kartki z I wojny światowej pokazującej wkraczanie wojsk, to są bardzo często fałszywki robione później z jakimiś elementami dorysowywanymi. Tu widzą Państwo flagi niemiecka, czerwono-biało-czarna, węgierska, zielono-biało-czerwona i austriacka, czarno-żółta, które są oczywiście wrysowane na oryginalne zdjęcie. I taki bardzo charakterystyczny motyw, gdzieś pod Grodnem, ciężkie działo artylerii nadbrzeżnej ustawione nad szeroko rozlanym Niemnem, na którym siedzą żołnierze niemieccy i wizytują, bo zajęli i zdobyli te tereny. Obok triumfów w ostatniej części pokazujemy skutki wojny. Skutki wojny, które poprzez II wojnę światową i ogromne zniszczenia, zwłaszcza w centralnej Polsce, jakie ta wojna wywołała, wyparły z pamięci społecznej to, co stało się podczas I wojny światowej. W pierwszym roku wojny, w 1914 roku, walki ciężkie toczą się w Królestwie Polskim, pod Łodzią, pod Warszawą, w Lubelskim, w Galicji Zachodniej. Przypomnijmy, że Rosjanie w szczycie swojej ofensywy podchodzą pod Kraków. Kraków jest już ewakuowany. Po bitwie gorlickiej w 1915 roku szala się przenosi w Galicji na wschód. Niemcy jeszcze wcześniej zaczynają bić Rosjan, ale ten okres między 1915 a 1918 rokiem, kiedy cały front koncentruje się na Kresach, czyli na Litwie, Białorusi, Ukrainie, to są równocześnie nieprawdopodobne zniszczenia miast, wsi i miasteczek na tym terenie. W pamięci społecznej to nie utrwaliło się między innymi dlatego, że dwa największe dla Polski symboliczne miasta Kresu, Wilno i Lwów, praktycznie w czasie I wojny światowej nie ucierpiały, nie były w ogóle zniszczone. Rosjanie się wycofali z Wilna, kiedy wchodziła tam armia niemiecka. Ze Lwowem najpierw Austriacy wycofali się, Rosjanie nie musieli Lwowa zdobywać, a potem Rosjanie się wycofali ze Lwowa i Austriacy nie musieli go odbijać. Pozostałe miasta są już terenami bardzo ostrych bitew. Ale czym było podyktowane to, że te wojska się wycofywały? Po prostu tak? Strategią, to znaczy nie było sensu bronienie miasta, do niczego to nie prowadziło, nie miało to z punktu wojskowego większego znaczenia. Oznaczałoby ogromne kłopoty dla broniących czy atakujących, ale jak mówię, dotyczyło to tylko tych dwóch miast. Bo na przykład już w przypadku Kowna błyskotliwy manewr niemieckich generałów poprzedzony ciężkim bombardowaniem działami artyleryjskimi spowodował, że Kowno było jedną z większych fortec w tym rejonie, zostało błyskawicznie zdobyte. Brześć nad Bugiem, ten Brześć, którym zawierano pokój brzeski, został zrównany z ziemią praktycznie kompletnie. Wyglądał tak jak Warszawa po II wojnie światowej. Zrównane z ziemią były mniejsze miasta. Praktycznie każde duże miasto Kresu, z Grodnem, z Tarnopolem, z Lidą, ze Stanisławowem, z Kołomyją, w większy lub mniejszy sposób zostało tą wojną dotknięte. Do tego trzeba dodać miasta i miasteczka, które zostały całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. To są widoki takich miasteczek czy wsi, które po prostu zostały wypalone do cna. Do tego zniszczone pałace, zniszczone dwory, zniszczone kościoły, zburzone mosty. Jeśli pamiętamy dwudziestolecie międzywojenne i tą różnicę
pomiędzy ziemiami wschodnimi a ziemiami centralnej Polski, ziemi Polski Zachodniej, to ona oczywiście poza całą historią i różnicami cywilizacyjnymi, na to się nakłada ogromne zniszczenia z I wojny światowej. Śląsk, Pomorze, Wielkopolska w ogóle przez I wojnę światową nie zostały draśnięte. Tam nie toczyły się żadne działania wojskowe, żadne działania zbrojne. Galicja Zachodnia w niewielkim stopniu, prawda? Tylko tutaj rejony Gorlic, Jasła, fragment Lubelszczyzny, fragmenty tutaj Podlasia, no rzeczywiście w Łódzkim były tereny, które były mocno dotknięte przez wojnę. Ale ziemie zachodnie nie zostały przez I wojnę światową w żaden sposób draśnięte. Dopiero II wojna światowa tam odcisnęła swoje piętno. I ta różnica pomiędzy Polską Wschodnią i tak zapóźnioną cywilizacyjnie została jeszcze bardziej wzmocniona tymi zniszczeniami z okresu I wojny światowej, tymi wypalonymi wsiami. To są te takie dramatyczne relacje, że o Rosjanach, którzy się wycofując po prostu zostawiają jak Tatarzy pas ziemi wypalony, żeby wszystko zniszczyć. Stąd te niektóre obrazki i widoki. No i oczywiście to, co jest skutkiem każdej wojny, czyli te ogromne straty ludzkie, mniejsze niż na froncie zachodnim, nieporównanie mniejsze niż na froncie zachodnim, no ale przecież też idące w dziesiątki, setki tysięcy zabitych. To są te widoki tych cmentarzy wojennych, których setki, a potem tysiące są rozciągnięte od Bałtyku po Karpaty, ponieważ one dotyczą głównie żołnierzy niemieckich, austro-węgierskich, rosyjskich. My nie mamy tego w pamięci. My mamy jakieś spektakularne groby legionistów, a cała reszta po prostu nie nasza, wobec tego tym się specjalnie nie przejmujemy, nie zajmujemy. Tu równocześnie widać coś, co jest jeszcze bardzo dobrze widoczne w czasie I wojny światowej, kiedy pomiędzy walczącymi armiami obowiązuje pewien porządek moralny. To jest ostatnia wojna, w której ten porządek moralny jeszcze w wielu miejscach jest obserwowany. Proszę popatrzeć, to jest cmentarz w Wilnie, cmentarz na Antokolu, gdzie z jednej strony mają Państwo kwatery żołnierzy niemieckich, gdzie są groby prawosławne żołnierzy rosyjskich, gdzie są groby muzułmańskie, te takie słupki stojące. Nie ma żadnego problemu, że na jednym cmentarzu obok siebie leżą żołnierze dwóch przeciwległych armii. Oczywiście najczęściej jest tak, że każda armia robi cmentarze dla siebie, ale chowa się żołnierzy w sposób godny. No, coś, co w czasie II wojny światowej już właściwie się, coś, czego się właściwie nie obserwuje. Szacunku dla przeciwnika. To są dziesiątki tego typu zapisanych w pamiętnikach, zapisanych we wspomnieniach scenek, kiedy po bitwie, no grzebie się czasem w takich masowych, czasem zbiorowych mogiłach żołnierzy, ale jednak oddaje się im wszystkie niezbędne honory jako poległy. Żołnierze armii niemieckiej i austro-węgierskiej noszą wdrożone w tych armiach nieśmiertelniki, czyli blaszki z imieniem i nazwiskiem pozwalającym po śmierci zidentyfikować poległego. W armii rosyjskiej nieśmiertelniki nie zostały przed I wojną światową na szeroką, masową skalę wprowadzone i wobec tego większość mogił rosyjskich z I wojny światowej to są mogiły bezimienne. Nie da się po prostu tam przyporządkować nazwiska do zabitego. To zdjęcie, które tutaj jest na tej siatce, pokazuje też, no tak jak zdjęcia, których z różnych względów na tej wystawie nie mogło się znaleźć więcej, ale które tak naprawdę pokazują to, czym naprawdę jest wojna. To są te stosy trupów,
na przełęczy pod pod Kugultal w Karpatach, bo tak po bitwie bardzo często w wielu miejscach pobojowiska wyglądały. Jest taki dramatyczny fragment opisu, który tutaj umieściliśmy na ścianie. Tam kłębowisko ciał splątane, ruchliwe jak kupa rybactwa, ręce, nogi, tułowia, wszystko zmieszane, nie rozróżnić do kogo należą. Trzeba pamiętać, że zwłaszcza tam, gdzie szedł ogień artylerii, gdzie dosięgał linii okopów, no to potem jest po prostu jatka, prawda? To są zupełnie koszmarne historie. Jednych żołnierzy chowa się w grobach indywidualnych, da się precyzyjnie określić, dostał pojedynczą kulę, miał nieśmiertelnik, z innymi już bywa gorzej. W cieniu machiny wojennej dużo mniej charakterystyczne, dużo mniej znane są losy ludności cywilnej. To, co Państwo widzą, to są takie kilka typowych scenek zjawiska uchodźstwa, które w czasie I wojny światowej przybiera ogromną skalę. Kiedy Niemcy przesuwają się na wschód, pojawia się tak zwane zjawisko bieżeństwa, czyli masowej ucieczki ludności rosyjskiej, głównie prawosławnej, z terenu Królestwa Polskiego, dzisiejszej Białorusi, dzisiejszej Litwy, to co robili Austriacy, czyli straszyli nadciągającymi Rosjanami i wszyscy uciekali, to samo robili Rosjanie. Według różnych szacunków wtedy z tych terenów, głównie Białorusi, uciekło od 1,5 do 3 milionów ludzi. To jest ta skala ucieczek, no, które potem, ludzi, którzy się potem gdzieś rozpraszają po terenach Rosji carskiej, część potem wraca. Do tego dokłada się działalność wojska. Z terenów przyfrontowych, z terenów, na których trwają działania wojenne, ludność się po prostu wysiedla. To są typowe obrazki takich wsi całych, które są wysiedlane z terenów, na których trwają działania wojenne, przepędzane gdzieś indziej, gdzieś koczujących pod gołym niebem. No i oczywiście niekończące się kolumny jeńców, które biorą obie strony. Na początku wojny trafiają do niewoli rosyjskiej tłumy żołnierzy austro-węgierskich i niemieckich. To czasem bywa po kilkadziesiąt tysięcy jeńców po jednej bitwie. Prawda? Kiedy pada Przemyśl i Rosjanie zajmują Przemyśl, do niewoli idzie ponad 100 tysięcy żołnierzy armii austro-węgierskiej. Przemyśl był jedną z największych twierdz w Europie w ogóle, z gigantycznym systemem fortów chroniących ten obszar. I to jest ta skala jeńców, którzy potem są transportowani do obozów jemieckich. I to jest też ogromna różnica w stosunku do tego, co obserwujemy w czasie II wojny światowej. Jeńcy wzięci do niewoli są grupowani w obozach jemieckich. Nie ma żadnej eksterminacji jeńców. Natomiast niedożywienie, choroby i straszliwe zarazy, które przychodzą w czasie I wojny światowej, dziesiątkują te obozy jemieckie. Pamiętają Państwo głośną dyskusję o losach żołnierzy rosyjskich w polskiej niewoli, którymi ostatnio szermowała rosyjska propaganda. To oczywiście nie jest świadoma eksterminacja tych jeńców, tylko skutek przede wszystkim ogromnych epidemii, które dziesiątkowały te obozy. Dziesiątkowały obozy, w których siedzieli Polacy, w których siedzieli żołnierze austro-węgierscy, niemieccy czy rosyjscy. Część wysyłana jest głęboko w głąb wojujących stron. Na przykład Rosjanie są kwaterowani w Czechach, są kwaterowani na Węgrzech, w Austrii, są kwaterowani na ziemiach zachodnich dzisiejszej Polski, nawet w Niemczech są obozy dla jeńców rosyjskich. I jeszcze jedna rzecz. Pod koniec I wojny światowej na Europę spada straszliwa epidemia słynnej grypy hiszpanki.
od Hiszpanii się zaczyna, stąd ta popularna nazwa, która wycieńczoną Europę dziesiątkuje w sposób okrutny. Rozbieżności co do liczby zmarłych na tą epidemię są niesłychane. Od 60 do 100 kilkudziesięciu milionów ludzi. Proszę sobie wyobrazić, jak gigantyczną stratę populacji w Europie odnotowaliśmy pod koniec I wojny światowej na skutek tej grypy hiszpańskiej. Tam, gdzie ta grypa hiszpanka trafia do obozów jenieckich, no, następuje dramat. Następuje po prostu żniwo, które zbiera się w sposób straszliwy. I paradoksem jest, że w czasie skutkiem pierwszej wojny, skutki, jeśli chodzi o ofiary I wojny światowej, to są one wielokrotnie większe na skutek epidemii grypy hiszpańskiej niż na skutek samych działań wojennych. Bezpośrednich ofiar I wojny światowej, jeśli chodzi o zabitych, liczy się około w granicach ponad 10 milionów, około 20 milionów rannych. No, proszę sobie to zestawić z tą liczbą, nikt tego naprawdę nie wie, między te kilkadziesiąt, a sto kilkadziesiąt milionów ludzi, które umiera na grypę hiszpańską. Stąd ta pierwsza wojna światowa, której pamięć ze względu na upływ czasu i późniejsze przemieszczenia ludności jest taka trudna, dlatego że zginęły papiery, zginęły dokumenty. Zwłaszcza w Polsce, gdzie ludność była przerzucana jak kartofle, prawda? Ze wschodu na wschód, na zachód, przemieszczana. Mnóstwo osób potraciło miejsca, w których się przez stulecia żyło. Mało kto ma świadomość, że prawie nikt tą wojną nie został obojętny. Mężczyźni byli w wojsku, kobiety były zmuszone do pełnienia różnych ról. To jest też okres przyspieszonej emancypacji kobiet, które muszą zastępować mężczyzn. I gdyby państwo sięgnęli, a mieli takie możliwości, jak ja szczęśliwie miałem, no, gdzieś dzięki zachowanym archiwaliom rodzinnym, ale tylko w części rodziny, tej z centralnej Polski, bo w tej części z Kresów wszystko jawnie ziemi. To są tylko jakieś strzępy, o których wiadomo. Ale praktycznie każdy jakoś tam w tej pierwszej wojnie światowej funkcjonował. Ale druga wojna światowa przychodzi i nakrywa tę pierwszą wojnę światową. Bardzo dziękuję.